Witam was w kolejnym filmie z serii Devil May Cry. Tym razem zajmiemy się misją piątą, w której naprawdę nie będzie łatwo. W tej misji zmierzymy się z całą masą przerozmaitych, ciekawych stworzeń, wytworów, ale zanim się zajmiemy na dobrze misją, może ulepszmy sobie troszeczkę naszego rebeliona. Dobry miecz zawsze się przyda. Teraz zostało nam tylko 408 orbów. A cóż, miejmy nadzieję, że tylko nas zbieramy na coś nowego. W takim razie to wszystko, co nam załatwiłem przed misją, lecimy. Teraz trafiamy do takiego jakby tunelu. Tu mamy orba. No i kiedy spróbujemy się udać w tę stronę, pojawia się takie dziwne, mocne zaklęcie i pojawią się też wilki. Te wilki co prawda nie są jakoś nadzwyczaj trudne do pokonania, ale no, potrzeba czasu do ich pokonania. One ciągle skaczą, ciężko jest w ogóle na nie trafić i jakoś mniej im się trafić udaje. Dobra, one mają całkiem sporo życia. Ciągle skaczą tylko. Dobra, jednego żeśmy chyba za... Nie, jeszcze... Co za... cholery jakie. Dawaj tu! Tak, kiedy wyją, stoją przez chwilę w miejscu i to jest chyba jedyna sensowniejsza okazja na ich uderzenie. Dobra, gin. Jest dobrze. Tu mam parę orbów. No, całkiem szybko mi z nimi poszło. I teraz coś się dzieje. Duchy tych wilków se powędrowały gdzieś. Co to ma być? Oczywiście to nie jest boss na tą misję. Całe szczęście, bo nie jest wcale taki prosty do pokonania. Dobra, teraz musimy udać się w tę stronę. Teraz tu możemy sobie już przeskoczyć. I trafiamy na ulicę pewnego miasta, ale zanim właściwie pójdziemy dalej, tu mamy parę orbów. Ostatnio wydałem wszystkie, więc warto by było troszeczkę zarobić. Dlatego skoczmy se tu. Zabierzmy tego orba. Tu jest jeszcze jeden kolejny gdzieś tu. Dobra. Lecimy dalej. Ta misja będzie dosyć długa i, jak mówiłem wcześniej, trudna. Ze względu na to, że będziemy się bili z całą masą zmechanizowanych demonów. A właściwie zdemonizowanych maszyn, może to by było lepsze określenie. Ale oczywiście zanim się zaczniemy bić, tutaj mamy pokonania kozły. Ale się tego narobiło tu. O, zych, cholery jedne. Wow. Dobra, Blood Gout, tak to się zwie. Dobra, coś rozwaliłem, tu kolejne kozły. O, cholera, jest naprawdę ciężko. Dobra, demon się przyda. Oh yeah. Po zmianie w demona naprawdę możemy robić nieziemską rozróbę. Dobra, przejdźmy się. Tu pewnie jakieś orby gdzieś leżą. Tak, i tam mamy tunel i to jest nasza dalsza droga. Tu mamy też orba. Już nazbieraliśmy prawie 1000 orbów. Jeszcze troszeczkę i będzie. No i teraz wychodzimy... właśnie w innym miejscu, tym samym tunelem. Mikrofon mi się odpiął, więc sorry, na chwilkę tutaj wstrzymam nagranie. Okej, chyba jest dobrze. Zobaczymy jeszcze. Dobra, jest okej, nagrywa się wszystko fajnie, pięknie. No więc lecimy teraz tutaj i tu pojawiają się po raz kolejny znane nam wcześniej demony, ale jeden nie do końca już jeszcze nam znany. Właśnie tamte małe, ogniste. Wcześniej widzieliśmy je w oryginalnej odsłonie, teraz są nieco inne! Ech.
Te są takie płonące, one są chyba jakoś mocniejsze. Ale nie jestem pewien. O ty! Oż to dziad. Nie chcę się bawić z tymi małymi, chcę tego dużego. Nie baw się tymi! O, mamy problem. Demon nas złapał, nie! A życia muszę oszczędzać, będą mi potrzebne w tej misji, jak w żadnej. Ej, ja bym chciał stąd uciec. O, właśnie. Oż ty. No już niewiele mu zostało. Przynajmniej tak mi się wydaje. Są taki ciężki do pokonania tym razem. No znowu dałem się złapać. Co za porażka po prostu. O, w końcu. To fajne, że możemy atakować sobie w dwie strony pistoletem. Co jest nawet fajne. Dobra, coś tam jeszcze jest? Jest. Już nie ma. Dobra, dawać szybko orby. I lecimy stąd, spadamy. To jest tylko nie, czy nie, w tamtą stronę. Ej, pomyliłem się troszeczkę kierunki. Drobna dezorientacja przez walkę, chociaż zaraz. Nie, dobrze szedłem. Dobra. Przejdźmy się tędy, tu będzie może bezpieczniej potencjalnie. Tak jak mówię, ta misja to jest naprawdę coś konkretnego już. Sobie przeskoczymy przez tira i now loading. Co to? Ha! Demoniczny czołg! Tego jeszcze nie było. To jest jedna z niewielu rzeczy, za które można uwielbiać lub znienawidzić Devil May Cry 2. Te czołgi to po prostu coś niebywałego. Dobra. W każdym razie musimy atakować właśnie w tym punkcie, gdzie tutaj mamy to. Ten oznaczenie. Ten czołg oczywiście może do nas strzelać z karabinów maszynowych. Co nie jest niczym fajnym. To taka jakby obrona przeciwko atakom z góry. Oczywiście też jak widzimy, tu jest więcej niż jeden czołg. O dobra, jeden padł. Dobra, orby, orby, orby. Dobra, teraz załatwimy sobie jeszcze na szybko tego na górze. Na górze jest ważniejszy, żeby go rozwalić. Później będzie nam lepiej rozwalić tego na dole. O, widzieliście? Teraz strzela do nas z pokładowego karabinka maszynowego. Wtedy jesteśmy jakby uziemieni troszeczkę. Jak go dłużej poatakujemy, wtedy zaczyna strzelać. Zawsze puszcza trzy serie. To jest dosyć praktyczna informacja. Dobra, czołg się rozpada. Jeszcze jeden pozostał gdzieś tam na dole. Kiedy się nim zajmiemy, powinniśmy mieć chwilowy spokój. O, skubany. Dobra, troszeczkę poatakujemy. Dobra, zmietliśmy kolejny czołg. Dante jest lepszy od trzech czołgów. Tak, nasza postać jest niesamowita. Już mamy 1400 orbów. Ale to jeszcze nie jest koniec z orbami na dzisiaj. Bo jeszcze jest parę orbów do zdobycia w planach. No, one są już tutaj zaraz niedaleko. Musimy tylko tą taką lepszą drogą przejść do góry. I tu też będzie coś takiego małego niebieściutkiego, co lubimy.
czyli mianowicie Blue Orb Fragment, z którego chyba powinien powstać cały Blue Orb. Przez to odnowi nam się życie i na maksa wydłuży nam jego pasek. Dobra, tu mamy kolejnego orba, ale musimy sobie przeskoczyć tutaj. A tam coś było, nie? I przejść tu, tędy. Bo tu będzie coś nowego. Kolejna nowe demoniczne coś dla Dantego. Co to będzie dokładnie? Otrzymujemy kolejną nową moc. I fajnie, przynajmniej naładuje nam się cały poziom na demona. I co to jest? Jest to... Offense Heart, czyli ofensywne serce, coś takiego. Jest to magiczny kamień, dzięki któremu serce... jakiś kamień zawierający coś tam z serca Boga. Walki, czy coś takiego. W każdym razie to chyba zwiększa nam siłę w czasie ataku, kiedy atakujemy, jak jesteśmy przemienieni w demona. Albo coś takiego. No cóż, w każdym razie chodźmy dalej. Dalej będzie czekać na nas następny niezwykle niebywale irytujący przeciwnik. I now loading, i zaraz będzie i on. I oto jest! Zdemonizowany helikopter! Tego też jeszcze nie było. Całe zdemonizowane, zmechanizowane wojsko będzie na nas atakować w tej grze. Tak, namierzanie i rakiety. Tak, rakiety rozwaliły nam możliwość przejścia dalej, ale zanim chyba tam przejdziemy, będziemy musieli najpierw zająć się helikopterem. Możemy go troszeczkę poatakować w powietrzu, ale musimy być z tym bardzo ostrożni. Bo możemy się nadzieć na śmigło. Jak się zapewne domyślacie, śmigło nas może poranić. O, żeś ty, rakiety na nas wysłał. Dobra, zmieniliśmy się w demona. Użyjmy najlepszego ognia. To zabierze mu sporo żyć. Właściwie go już nawet rozwali. Dobra, przejdźmy się tutaj. Tu mamy przejście dalej. Dobra, zanim cokolwiek zrobimy, warto jest zaraz. Tu gdzieś był orb. Jest. I jeszcze tam gdzieś był orb. Chyba za tym. Albo i nie. No cóż, w każdym razie tutaj musimy skakać przez takie oto platformy jakby. No cóż, troszeczkę to wymaga drobnej zręczności i chwilowego myślenia. No cóż, na dole zaczyna się palić. Zaraz, to nie tak. I też się pojawia tutaj helikopter, który wcale nam nie będzie ułatwiał zadania, jak się domyślacie. Dobra, musimy teraz znaleźć kolejną platformę wyżej, gdzieś tutaj będzie i jest. Aj. No i ten ogień za chwilę się podnosi. Przez to też mamy dodatkowo utrudnione zadanie. Dobra, teraz musimy chyba skoczyć na to tutaj. Oj, mamy trochę problem. Bo kiedy nie zdążymy uciec przed ogniem, to on będzie nas ranił. Też można się domyśleć. Poparzymy się. Dobra, lecimy w każdym razie jak najwyżej tylko się da. Dobra, i jesteśmy już najwyżej, chyba jeszcze nie. Więc czym prędzej musimy znaleźć jakąś wyższą platformę. Albo wyjście. No dobra, teraz będzie niezwykle trudny etap, bo mianowicie będziemy uciekali przed helikopterem. A tu będzie... Znaczy nie, najpierw będziemy jeszcze z nim walczyć, okej. A walka z nim nie będzie wcale prosta, najpierw musimy udać się na to jakby lotnisko dla helikoptery, lądowisko znaczy się. Łożeś ty! Dobra, będziemy musieli go rozwalić. No to nie będzie proste, ten ma więcej żyć niż poprzedni! Przyleciu, dajesz, dajesz! Szkoda, że kiedy Dante jest tutaj przemieniony w demona, naprawdę ciężko się strzela. Zabiera nam się praktycznie cały poziom, kiedy strzelamy. Gdzie on jest? Nie widzę go. Tam jest. Nawet nie próbuj we mnie rakiet wysyłać.
Już walka z tym helikopterami jest dosyć długa i męcząca. Szkoda, że nie widzimy też co robi, to wtedy byśmy mogli chociaż próbować uniknąć jego ataków. Okej. Ale wiadomo, że gdzieś tam jest, na lewo. Tutaj jest. Ale nam się dostało. Załatw, proszę szybciej. A, znów nam się dostało. No, na szczęście żyjemy. To chyba zasługa Gold Orba, o ile nie jestem pewien. No w każdym razie tak, akcja gdzieś toczy się dalej. Dobra, teraz będziemy musieli chyba zwiewać przed tym helikopterem. Nie wiem, czemu jestem w demona przemieniony, ale okej. No i teraz będziemy musieli skoczyć wysoko, wysoko. Dobra, czyli najpierw musimy się dostać tutaj. Tu mamy orba. Teraz musimy skoczyć tutaj, teraz się pojawiają mniejsze demony. A teraz musimy skoczyć tędy. Dobra, teraz tutaj. W tej misji chyba zbyt wielu orbów nie nazbieramy, ale przynajmniej coś się dzieje. Chwilami mam wrażenie, że aż za dużo. Naraz, no i niestety nie zabrałem ani jednego orba, a tam był Green Orb, który bym się niezmiernie mógł przydać. Chociaż zaraz, mam pełne życia chyba. Nawet mam pełne życia. Nie zauważyłem tego. Teraz będzie ciekawszy moment. Musimy wskakiwać tutaj. Po tych oto odstających monumentach. I teraz musimy wejść na sam szczyt jakoś. A, tu jest łamane. Tędy się da. I znowu teraz pojawi się helikopter, ale tym razem chyba starcie z nim będzie prostsze. Chociaż chyba jednak nie, bo ma dużo więcej życia. Będziemy mogli się z nim mierzyć z równego mniej więcej poziomu. Fajnie jakby tuż nad nas wleciał. O, co się praktycznie stało. Prawie. Wskoczysz tam, Dante. A, znów nam się dostaje. I przede wszystkim nie warto jest to spaść. Teraz spróbujemy go troszeczkę poatakować, ale niestety się nie udało. Zmienił swoją lokalizację. Walka z tymi helikopterami to jest naprawdę istne piekło. Czemu nie mogę go zaatakować, no? Wow, śmigłem dostałem. Dobra, cóż się to dzieje? Dostałem jeszcze z rakiety, świetnie. No cóż, za czas tej misji na pewno mi dobrze nie policzą. No cóż, ale trudno. Taka misja. Jak tu się bić z takim czymś? Ja tego nie trawię w ogóle. Ja bym sobie chętnie do niego doskoczył, ale jakoś nie mogę natrafić dobrze. Skubań jest jeden. O, dobrze, że te rakiety też można rozwalić. Przynajmniej jest w miarę ułatwienie. Spróbuję może z tej kolumny gdzieś jakoś doskoczyć do niego.
Wow, rakiety. Jest naprawdę ciekawie w tej misji. Trzeba być niebywale ostrożnym. Dobra, nie widzę co ten helikopter robi, ale widzę, że się coś odkręca, to chyba nie jest dobry znak. Dobra, gdzie on odleciał? Wyżej. Ostałem mi się jeszcze. Ło! Jest nisko. A, już nie jest nisko. O, spadłem, ale na szczęście nie za nisko. No, to się pobijemy. No i się też mina dostaje. Żebym chociaż widział, co ten helikopter robi, tak? To by była ta walka znacznie prostsza. Gdzie on teraz jest? Tu jest. Nie! No, po prostu masakra. Muszę użyć Vital Stara. Przedostatniego. No, exit. Dobra. Już zabraliśmy mu troszeczkę życia. Została mu około 1/4. No świetnie, kolejne rakiety się spakowały. No i znowu dostałem od Sokama. A stąd nie mogę go uderzyć, no. Jest po prostu świetnie. Dobra, niech te rakiety ode mnie uciekną lepiej, jak najdalej. Cholera. Wow, się dzieje. Dobra, stoimy w miejscu. Strzelamy. Nie na dół, Dante. Wow, udało nam się uniknąć. Dobra, ostatnie strzały. I zaraz helikopter spadnie śmiercią naturalną. Jest! Rozwaliłem helikopter. Spadł prosto na mnie, ale to nic nie szkodzi. Bo i tak nam temu uda się uciec i znów spadniemy na sam dół. I na tym zakończymy misję, jakże to długą, jakże to męczącą, zajęło nam to 19 minut, czyli wszystko prawie na rangę D, ale ogólnie dostajemy rangę C, więc nie jest tak tragicznie, jak pierwszy raz to przechodziłem, dostałem rangę D bez tak od razu. No cóż, to wszystko w tym filmie, mam nadzieję, że was nudził, bo mnie jak cholera. W takim razie ja z wami się żegnam, to do następnych filmów, to cześć.